Panie Macieju, ja na powrocie tamtych dni płakałem, a pan powiedział ze sceny, że to pana najpiękniejsze takie filmowe dziecko. Dlaczego tak wielkie emocje towarzyszyły właśnie temu projektowi? No w pewnej mierze dlatego, że ten film opowiada o moich czasach, mojego dzieciństwa i tak pięknie portretuje te lata 90. I ten bohater jest w moim wieku, kiedy ja byłem chłopcem w latach 90. właśnie. Używałem tych samych gadżetów, słuchałem bardzo podobnej muzyki, chodziłem tak samo jak on na dyskoteki szkolne, kochałem się w dziewczynach, chodziłem na randki mniej więcej w ten sposób. Więc to, ten scenariusz od początku skradł moje serce bardzo, a do tego ta rola, która dawała mi nieporównywalnie większe możliwości niż chyba wszystkie role do tej pory razem wzięte. Jak smakuje nagroda Orła, bo to jest taka nagroda, którą dają jednak koledzy kolegom? Tak, dlatego smakuje niezwykle słodziutko, muszę powiedzieć. Głosuje całe środowisko, kilkaset osób, ludzi, którzy się na tym znają, więc wiedzą, co robią, wiedzą, kogo nagradzają. Nie ma tutaj właściwie błędów. Jak znam tę nagrodę od 20 paru lat, właściwie nie ma wielkich zaskoczeń. Po prostu dostają najlepsi, więc każdy, kto ma ten zaszczyt dostać tę statuetkę, jest w siódmym niebie.